Tomasz Talarski, Rozmowa Tygodnia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś zaproszenie do studia przyjął Komendant Straży Miejskiej w Legionowie, Ryszard Gawkowski. Witam Państwa, witam Pana. Długo to trwało, Panie Komendancie, ale w końcu się udało. Po wielu latach przygotowań i międzyresortowych mm, konsultacji, Legionowska Straż Miejska rozpoczęła w końcu usuwanie samochodowych wraków. W imieniu mieszkańców serdecznie dziękuję. <noise> Miło mi słyszeć, że podoba się wszystkim. Faktycznie trwało to kilka lat. A jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. No, chodziło o to, żeby najmniejszym kosztem, żeby gmina nie ponosiła strat, nie ponosiła żadnych kosztów udało się za symboliczną przysłowiową złotówkę usuwać te samochody. No nie taką złotówkę, panie komendancie, bo 300, no, 360 złotych. Ale bezpieczeństwo i porządek chyba ważniejsze. ale o pieniądzach później. A przedtem w grę wchodziły pieniądze 5-7 tysięcy, więc chyba jest... No zasadnicza różnica. Zasadnicza różnica. Zdecydowanie ma pan rację. Jako pierwszy w swoją ostatnią podróż odjechał Volkswagen Passat, który kilka lat stał na parkingu przy ulicy Siwińskiego. Zanim pójdą Kolejne, to jeszcze raz zapytam, dlaczego dopiero teraz udało się ten estetyczny problem ostatecznie rozwiązać? No, pieniądze mówiliśmy. Wcześniej mówiłem, pieniądze. A druga sprawa, no, przepis Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 2011 roku wyraźnie mówi, że tylko i wyłącznie można usuwać pojazdy. Przez firmę, która wygrała przetarg w starostwie, organizowany przez Starostwo Powiatowe w Legionowie. No i właśnie ta firma, jak gdyby nam blokowała, bo chcieli naprawdę duże pieniądze, jak już wcześniej wspomniałem. I znalazłem konkurencyjną firmę w Warszawie i Warszawa tym się zainteresowała. Jeszcze dwa, trzy lata temu nie chcieli z nami rozmawiać, Warszawa, bo mieli tych wraków bardzo dużo i nie byli zainteresowani wrakami w Legionowie. Ale gdy te wraki zostały usunięte z Warszawy, no to chcieli tutaj zarobić na naszym rynku. I jak gdyby, gdy są już dwie firmy, no to tam. To jest konkurencja Konkurencja i tam się ruszyli kopyta. Mamy naprawdę teraz dobry układ z tą firmą, która wygrała przetarg. I, I nie tylko jeden, ale tych samochodów już kilka usunęliśmy, a kilka nam uciekło, że tak powiem, gdy Laweta przyjechała. Więc, więc no praktycznie w mojej ocenie około 15 samochodów znikło. Dzięki tym wstępnym działaniom, a działania są dalej kontynuowane. Spisujemy następne samochody, prosimy o telefony od państwa, będziemy się interesować. Czyli ta wstępna czynność. Docieramy do właścicieli, próbujemy wynegocjować, żeby on usunął, zabrał ten samochód. A jeżeli nie, to dopiero jest usuwanie. Ale następna akcja będzie około połowy lutego. Tak uzgodniono z firmą, także proszę czekać na następne samochody w połowie lutego odjadą z Legionowa. Dobrze, to wracamy teraz do tych pieniędzy, 360 zł, to się udało wynegocjować i to jest opłata jednorazowa. Tak. Samochody trafiają na parking w Modlinie tak. i co dalej się z nimi dzieje? Pół roku tam Jak stoją? ta procedura wygląda? Proszę bardzo. Te samochody przez pół roku, dokładnie co do dnia i godziny, pół roku stoją tam i później po tym półrocznym okresie przebywania, jeżeli ktoś nie zabierze Właściciel, użytkownik tego samochodu nie odbierze tego pojazdu. Tego pojazdu trudno to nazwać pojazdem, to są wraki praktycznie rzecz ujmując. No resztek pojazdu. <laughs> resztek pojazdu. Przechodzi to na własność gminy, taki pojazd. I tego samego dnia, w momencie, gdy przechodzi na własność gminy, przekazywany jest do złomowania przez firmę, która przez pół roku, za, jak gdyby bez pieniążku, przetrzymywała go tam, pielęgnowała, nadzorowała. I czekała pół roku. Po tym okresie półrocznym zostanie zezłomowany. Dobrze, a jeżeli w międzyczasie znajdzie się właściciel takiego pojazdu i będzie chciał pojazd odebrać? No, zapraszamy, proszę bardzo. Oczywiście. A to ile będzie musiał panie komendancie zapłacić, bo I nie wierzę, że, że ta firma sobie tak za darmo będzie samochód tak, trzymała na parkingu? No to zapraszamy, ale generalnie rzecz ujmując, w grę wchodzą duże pieniądze, bo tam pobyt, no y, później transport z powrotem. Nie wnikałbym w kompetencje firmy, która wygrała przetarg, ale na pewno w grę wchodzą duże pieniądze, więc nie opłaci się Wysyłać w raku. samochodu na wczorajce tak. za granicę. Mamy tu, jeden, mamy tu taki jeden samochód, który wart w mojej ocenie jest 10 tysięcy złotych. Samochód z rejestracją wąmińską. I, i, i ja, ja, ja bym go nie ruszał, tak e, momencie, próbujemy dotrzeć do właściciela. Nie, bym go nie, nie ruszał. Nie, nie, nie. przesadzajmy. Czyż no. mieszkańcy Legionowa... Czym się różnią? Legionowo czy Wołomin? Podobne miasta. No. No tak. Coś pan tu sugeruje. Ja, absolutnie. Nie? Ale dotarłem do pana komendanta i już na dobre tory wprowadziłem, jeżeli chodzi o Wołomin. Tak? Dobrze, czyli jak się znajdzie właściciel i tak będzie musiał za ten pojazd zapłacić, tylko Zapłaci, go tak. zabrać tak, z oczywiście. tego parkingu i to dużo więcej niż by go usunął sam z karta drogowego. przynajmniej dziesięciokrotnie więcej. Dobrze, powiedział Pan, że 15 pojazdów już zostało odholowanych. Właściciele chętnie się po te pojazdy zgłaszają? Nie ma telefonów. Do tych pojazdów przyznają? Nie ma telefonów, czyli te samochody, które pojechały na złom, a ich pojechało kilka... Na, na ten parking strzeżony, no nie na złom za wcześnie powiedziałem, na ten parking strzeżony nikt jeszcze ani do mnie nie dzwonił, ani tam do nich. Po prostu podejrzewam, że zrezygnowali z tych pojazdów i, i myślę, że, 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 że raczej na 99% jestem przekonany, że się chyba nikt nie zgłosi. Konsultowałem ten temat z Warszawą, która kilka tysięcy samochodów zabrała z terenu Warszawy to powiedzieli, może jeden promil pojazdów zostaje wycofanych przez właściciela, a reszta idzie nas było. Dobrze, a jeżeli właściciel się zgłosi i będzie sam chciał usunąć pojazd z pasa drogowego. Zapraszamy! To... Dobrze, ale czy monitorujecie te obietnice? Oczywiście. Y, mieliśmy na ulicy Długiej y, renówka zielona, kolor zielonego, stała przed samym y, kościołem, przed wejściem do kościółka. Mieszkaniec Legionowa nie chciał zabrać. Daliśmy mu termin 7 dni i tuż przed przyjazdem Lawety zabrał ten pojazd. No, trudno, przyjechał holownik, no, wykonał kurs, ale nie na darmo. Z uwagi na to, że my zawsze sekurujemy się i mamy kilka takich samochodów i jak po prostu ktoś odjedzie, że tak powiem, zabierze nam samochód z przed nosa, jedziemy do innego, żeby po prostu nie było e, pustych przejazdów. A ale to śle, dosyć duży śle, koszt ale 40 śle, kilometrów. Ale śle, do tych właścicieli czy nie przestawiają na przykład samochodów w inne Oczywiście, w proszę nie przestawiać się, rozgłaszam tu wszem i wobec, że, że znajdziemy i naprawdę zabierzemy ten samochód. Mieszkanie, miasto duże nie jest. No. Znajdziemy bez problemów. Także przesuwanie w inne miejsce nic nie da, góra, miesiąc. Mieszkańcy nam zgłoszą, zresztą w mediach rozmawiamy, widzą o co chodzi, więc bardzo proszę o telefon. Jeżeli został przestawiony w inne miejsce i dalej innym mieszkańcom utrudnia, na pewno taki pojazd zostanie usunięty. Z Przeszkoda usunięta. Dobra. Niektóre porosły takim mchem, zielonym, wie pan, no, stoją po kilka lat, więc naprawdę macie państwo rację. Ale przyszła pora na usuwanie. Także miasto będzie, więcej będzie parkingów i będzie czystsze i bezpieczniejsze. Często nie mają wlewów paliwa, nie mają, y, mają, wystające różne przedmioty ostre. No jest bezpośrednie zagrożenie, bardzo często bezpośrednie zagrożenie dla mieszkańców. Tak nie może być. Straż miejska wzięła się nie tylko za usuwanie wraków samochodowych, ale także za zdejmowanie reklam i ogłoszeń y, po raz kolejny. A może nie po raz kolejny wygląda na to, że y, reklama to nie tylko dźwignia handlu, ale też kłopotów. Tak, no, niektórzy zapominają, no, nawet tak drobna przyzwoitość nakazuje, żeby spytać właściciela terenu, jeżeli się coś stawia na jego terenie. No, te reklamy, różne to są reklamy, w formie jakichś ulotek, jakieś y, banery. Różne reklamy w różnej postaci ustawiane są w pasach drogowych lub na terenach przydrożnych na terenach prywatnych, spółdzielczych. Po prostu przepis wyraźnie musi być zgoda właściciela danego terenu. Zarządcy drogi, jeżeli to jest w pasie drogowym, powiatowym, krajowym, wojewódzkim, miejskim. A jeżeli przylega teren miejski, no to zgoda Wydziału gospodarczego, wydziału gospodarki komunalnej lub geodezji, Urzędu Miasta lub Starostwa itd. itd. No dobrze, panie komendancie, ale tu pojawia się zasadnicze pytanie. Młody przedsiębiorca, który dopiero wkracza na rynek, nie jest w stanie w krótkim czasie opanować wszystkich przepisów, przeczytać y, wszystkich regulaminów, więc może warto by było najpierw uświadomić przedsiębiorcę, pokazać mu, gdzie może szukać pomocy, a dopiero później uruchamiać system kar. Y, to znaczy się tak, y, o, karać to każdy bym powiedział potrafi, ale y, nauczyć. Y, no, jest to sztuka, więc myślę, że tutaj. No no, dzięki Państwa. No skąd taki człowiek, dzięki medium, ma wiedzieć, że to jest miejska droga czy powiatowa? Dzięki mediom, dzięki Straży Miejskiej, dzięki poszczególnym wydziałom. One po prostu udzielają informacji. Myślę, że tutaj tak, Straż Miejska, pracujemy do 23 i bardzo proszę 986, zawsze powiemy, do kogo się należy zgłosić. A my na pamięć znamy wszystkie uliczki w Legionowie. Do kogo należą, więc bez problemu dyżurny odpowie na takie pytanie. Można też do Urzędu Miasta przedzwonić, zapytać się, można też do starostwa. Naprawdę nie widzę problemów, wszystko trzeba chcieć. Do wieszania reklam są słupy ogłoszeniowe, są takie tablice informacyjne. Tam można, a na pozostałych obiektach no musi być zgoda. A często, często na latarniach miejskich, często na różnych ogrodzeniach. Na prywatnych posesjach ogrodzonych. No, no, to miasto wygląda jak przysłowiowa choinka. choinka. No, i jak to I tak To jest źle być? ubrana. Źle, o, źle ubrana choinka, słuszna uwaga. A po drugie, często deszcze u nas padają, te y, różne ulotki, różne ogłoszenia, namoknie to, później to odkleja się, no, nieestetycznie wygląda, zaśmieca otoczenie. No tak nie może być. No, zapraszamy pod kontrolą, pod nadzorem. Po drugie, trzeba wziąć pod uwagę, często stawiają w obrębie skrzyżowania, zasłaniając skrzyżowanie, stwarzając bezpośrednie zagrożenie dla użytkowników drogi. Tak nie może być. Zapraszamy. Do nas, do Straży Miejskiej poinformujemy w każdym przypadku. Jakie sankcje, panie komendancie, grożą przedsiębiorcy, który niezgodnie z prawem powiesi swoją reklamę? Artykuł 63a kodeksu wykroczeń mówi mandat Straży Mińska może zaproponować do 500 zł no, a jeżeli skierujemy sprawę do sądu no tam już może a zaproponowaliście już mandat do 500 zł oczywiście i to nie raz no, są takie skrajne przypadki ostatnio firma reklamowała się że udziela kredytów wprost prawie za darmo nie I szybko rozklejali się no, no, no ujawniliśmy osobę która to rozklejała bezpośrednio na gorącym uczynku została Ujęta ta, ta osoba. Oczywiście mandat wtedy był, z tego co pamiętam, ostatnio, nie dalej, jak 2-3 tygodnie temu, 300 złotych. No, 500 złotych ukarać, no trzeba wziąć, żeby ukarać mandatem, trzeba wiedzieć, ile człowiek zarabia i tak dalej, no kilka pytań zadajemy i strażnik na miejscu ocenia o wysokości mandatu. Ale 500 można zaproponować. Raz, kilka miesięcy temu, był mandat 500 złotych, ale mówię, jest to dosyć duży mandat, więc... Stosujemy różne mandaty, ale do 500 zł. Usuwania reklam i ogłoszeń w asyście miejskich strażników dokonują osoby skierowane przez sąd do prac społecznie użytecznych. To wynik jakiegoś porozumienia, panie komendancie. Jak to wygląda? Może tak powiem. Prezes sądu i nasz prezydent podpisali porozumienie o zatrudnieniu takiej osoby przez Straż Miejską i po prostu sąd. Od kilku już lat kieruje do Straży Miejskiej średnio 100-130 osób do prac rocznie. społecznie użytecznych, tak rocznie w skali roku od 100 do 130 za drobne wykroczenia, przestępstwa drobne i no po prostu zamiast grzywne, czy, czy wyrok w zawieszeniu dostaje do prac, zostaje skierowany przez sąd do prac społecznie użytecznych. I my pod nadzorem straży miejskiej, my po prostu pilnujemy żeby ta osoba wykonywała określoną pracę. Zbierają różne papiery w pasach drogowych, yy, sprzątają laski nam. No i również ostatnio zatrudniliśmy do zrywania reklam, tych nielegalnych reklam. Sprawdzamy najpierw, czy dana osoba nie ma zezwolenia, żeby nie było takiej sytuacji, że ktoś otrzymał zezwolenie, a tu pod nadzorem straży miejskiej został, została reklama no, zerwana. No, ja musiałbym z własnej kieszeni musiałbym zapłacić, się komendancie no. Najemcy zdarzać nie będą. To na no koniec właśnie. jeszcze jedno pytanie, coraz częściej słychać w mediach e, o tym, że wiele gmin w Polsce rezygnuje ze straży miejskich. Pan śpi spokojnie no myślę, że tak. W moim wieku śpi się dobrze. A nie co o, pan nie, sugeruje? Nie, o to pytam Panie <śmiech> nie? <śmiech> nie. Czyli nie ma żadnych znaków na niebie i ziemi. Myślę, że, że nie. Tu już prezydent w... miasta chce zlikwidować Straż miejską Ja Komionowie. tu już jestem komendantem 25 rok, jak ktoś by pytał, przeleciało 1 stycznia 24 lata i różnie bywało, były chwile gorsze, lepsze. Myślę, że tutaj Straż miejska już nie jest milona. tak jak kiedyś na początku. Ktoś zapytał ze, ze strażą pożarną. Pamięta pan, bo to nie wiem, czy to pamiętam, od was nie wyszło. Pamiętam, pamiętam. No właśnie. Teraz już nas nie mylą. Myślę, że straż nie, nie. No my jest... nie pomyliliśmy was ze strażą pożarną. Mieszkaniec. Tak, tak. Oczywiście, przepraszam. Właśnie, więc tutaj myślę, że tutaj Straż Miejska jest potrzebna w mojej ocenie, a jeżeli chodzi o uprawnienia, no marzy mi się, żeby te uprawnienia były rozszerzone, żeby bardziej pomagać policji. No, pracujemy jako posłów, komendanci od posłów, od posłów, pracujemy tutaj y, nad tymi y, tematami. Podpowiadamy posłom, mamy tutaj swojego posła, więc może kiedyś to uprawnienia zostaną zwiększone i ta efektywność pracy będzie jeszcze większa. Ale o rozwiązaniu ja nie słyszałem. Dziękuję panu bardzo serdecznie za przyjście do studia. Bardzo Dziś moim państwa gościem był Ryszard Gawkowski, komendant Straży Miejskiej w Legionowie. Dziękuję, do widzenia. To była rozmowa tygodnia. Spotykamy się jak zwykle w przyszły czwartek. Do zobaczenia.